Hej, witam ponownie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem o dwóch gąbeczkach, o których już wspominałam, a mianowicie o gąbeczce z Avonu, która kosztuje 16,99 i o gąbeczce, zaraz Wam pokażę pudełko. Koniak, Nikaka, New York, Professional Airbrush FX Blending Sponge. To jest to, co było w ostatnim pudełeczku Big Glossy. I mianowicie tak, to nie jest w sumie porównanie, tylko moja opinia o tym. Mianowicie tak, tej gąbeczki używałam tylko raz i jest beznadziejnie twarda. One w tej chwili są suche, nie są zmoczone. Ta również, pokażę Wam chociażby kształtem gąbeczkę Glam Sponge. Kształt niby identyczny, ale zobaczcie miękkość. Tą próbuję całą siłą ściskać, a tą prawie palce mogę złączyć. Jest, i one są obie teraz w ogóle. Ta jest dużo bardziej miękka, Glam Sponge jest o wiele fajniejsza i pierze się dużo lepiej niż ta. Ta to jest po prostu porażka, nawet jej nie doprałam do końca, bo nie dała się dobrać. A próbowałam, już ją prałam ją z olejem, z mydłem antybakteryjnym i z pulem do naczyń, więc jak już to nie rusza, to już jest koniec. Oczywiście pieski za staną. Wszyscy w domu. Niestety. A ta gąbka z Avonu, i zresztą oboma gąbkami jak się malowałam, nakładałam coś. Czułam, jak mi się uderzała kamieniem w twarz. I nieraz jest tak, że gąbeczka jest twardsza, jak jest mokra. Potem robi... nie tak. Jest twardsza, jak jest... nie mogę się wysłowić dzisiaj. Gąbeczka jest twardsza, jak jest sucha, jak jest mokra, robi się bardziej miękka. W tym wypadku jest chyba wręcz odwrotnie. Gąbki robią się jeszcze bardziej twarde, nie nadają się do niczego. Po prostu masakra. Tej gąbki nikomu nie polecę z Avonu. O ile pędzle z Avonu, które posiadam, a posiadam pędzel do różu, pędzel do pudru, gdzieś tutaj mam. O. Tak, i mamy dwa takie pędzle do eyelinera, ten jest akurat brudny. Posiadam też teraz ten pędzel taki do konturowania, którego dzisiaj używałam, zresztą co pewnie już widziałyście na Instagramie. I naprawdę fajnie się sprawdza, bardzo dokładnie kontur można wyrysować, do ocieplania nie, ale tego. Także ogólnie pędzle są fajne. O ile pędzelki właśnie są fajne, o tyle ta gąbka jest po prostu beznadziejna. Nie wiem, co z nią zrobię, czy ją zostawię, czy wyrzucę. Mało za nią nie zapłaciłam, mimo że jestem tam konsultantką, miałam trochę taniej, ale po prostu jest masakra. Tą jeszcze będę próbowała używać, ale szczerze użyłam jej raz i nie mam ochoty użyć jej po raz kolejny. Wolę zdecydowanie użyć, nie wiem, Beauty Blendera, czy którejkolwiek z Glam Sponge, tak? Beauty Blender brudny przed chwilą używany. Są to dużo, dużo lepsze gąbki i ta też chyba kosztuje coś około 18 zł, 17,99 chyba, nie wiem, tak było na stronie, tak mi się wydaje, ale nie dam sobie ręki uciąć. W każdym razie to taka szybka moja opinia, po prostu te gąbeczki są totalnie beznadziejne i jeśli ktoś zastanawiał się nad kupnem którejś z nich, to ja gorąco nie polecam kupować tych gąbeczek, no po prostu... Wydaje mi się, że to są wyrzucone pieniądze w błoto. Nawet jeśli chcecie wydać około 20 zł, to już lepiej zainwestować w Glam Sponge'a niż w to. Dosłownie. Co poradzę, no. Po prostu są mega beznadziejne, mega, 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 mega. Nie wiem. Szczerze? Nie mogę znaleźć nawet żadnego plusa dla tych gąbeczek. Nie dopierają się, są twarde na sucho, są twarde na mokro. Malując się nimi czuję, jakbym sobie waliła się kamykiem po twarzy. Nie mam żadnej pozytywnej opinii na temat tych gąbeczek i nie wiem, o ile to jeszcze będę z Big Glossy, ta Nikaka firma, czy jak to się tam nazywa, o ile to jeszcze będę próbowała używać, tak tą, no, leży w szafce, ale nie wiem, do czego mogę ją użyć. Jakbym chciała chyba farbą płótnie malować, to może by się nadała. Albo ją wyrzucę, albo nie wiem, co z nią jeszcze zrobię. O ile jedyne, co ma fajne, to ten, o, taki szpikulec. Jest bardzo ostro zakończona, więc można bardzo fajnie ją...
po prostu można ją bardzo fajnie właśnie tu w kąciki wewnętrzne wklepać. Te oczywiście nie są tak sprecyzowane, więc nie nadają się do tego ten kształt, ale masakra, po prostu masakra. Jak można taki badziew wypuścić? Rozumiem, ja jestem konsultantką Avonu, nie podążam ślepo za tym, co oni udostępniają, staram się testować, próbować różne rzeczy. O ile pędzle mi się wszystkie sprawdzały, dużo z kolorówki też produktów mi się sprawdza, z pielęgnacji również są takie, które się sprawdzają bardziej, są takie, które sprawdzają się mniej. Cień za mną przeszedł. O tyle ten produkt jest po prostu totalnie beznadziejny i totalnie im się nie udał i ja go ze swojej strony gorąco nie polecam. Jest po prostu porażka. O tyle ten jeszcze będę próbowała używać. No wiadomo, że nie płaciłam za niego, płaciłam w sumie za niego, ale na pewno nie tyle, ile kosztował normalnie i z pewnością nie skusiłabym się, żeby kupić kolejną tą gumeczkę, więc będę próbowała jeszcze ją zużywać, ale marnie widzę naszą wspólną przyszłość, a z tą jeszcze bardziej marnie. Ta to wręcz została zabita na polu bitwy przy pierwszym użyciu, więc nie polecam naprawdę. Zresztą kolor, wiem, że Beauty Blender też jest różowy, ja mam wersję czarną, jakoś kolor do mnie nie przemawia, może dlatego, że nie przepadam za różowym. Tak, ciuchów nie noszę, raczej w ogóle różowych butów też nie, w makijażu jedynie czasami przemycam, ale tak to nie lubię, więc wolę klasyczne czarne wersje, więc to by było tyle, jeśli chodzi o te gąbeczki. Mam nadzieję, że jeśli ktoś planował ją kupić, to skutecznie odwiodłam od tej decyzji, bo jest beznadziejna. Po raz kolejny to słowo dzisiaj króluje. No to po małej przerwie technicznej jestem z powrotem. Nie pamiętam, na czym skończyłam, ale mówię, to jeśli tak na początek można spróbować, ale szału nie ma. Ta gumeczka natomiast z Avonu jest po prostu straszna i nie kupujcie jej, naprawdę nie kupujcie, bo to jest po prostu istna masakra. No, to tyle było na tyle. Jeśli chcecie więcej takich filmików, gdzie wyrażam swoją opinię na temat jakiegoś produktu, akcesorium i tak dalej, to dawajcie kciuki do góry. Ten filmik pojawi się dopiero dzisiaj, mamy 5 marca. Pojawi się za jakiś czas na pewno, za tydzień chyba, bo mam jeszcze jeden filmik w kolejce do wgrania. Też postaram się niebawem nagrać użycie na żywo tych produktów. Dużego pędzla już używałam parę razy, już był prany też kilkakrotnie, czy 2 razy był prany i tak dalej. W tym makijażu też używałam tego pędzla, ale to wypowiem się o nim za jakiś czas. No i co jeszcze? Jeśli chcecie wiedzieć, co mam na ustach, to jeśli widzieliście zdjęcie na Instagramie, to jest I Love Makeup Lip Lava w kolorze Forgi Firestorm, taka czerwień, ale w przeciwieństwie do wszystkich innych kolorów jasnych, które posiadam, a posiadam ich aż 3, to ta strasznie mi się odbijała na zębach. Teraz już widzę, że nie, ale nie wiem. Natomiast na paznokciach mam Semilaka 004 Classic Nude i na tych 2 paznokciach mam efekt syrenki z Indigo. Tylko nie pamiętam, który to był odcień. Wiem, że jeden mam szmaragdowy, a drugi właśnie mam taki. To się po prostu było napisane efekt syrenki na stronie, więc nie wiem. No, to było na tyle. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików i widzimy się w ogóle w kolejnym filmiku, także trzymajcie się ciepło, pa, pa.